Dział Literatury Muzeum Okręgowego w Sandomierzu gromadzi i zabezpiecza archiwalia po pisarzach, artystach i działaczach kulturalnych związanych z Sandomierszczyzną w przeszłości, głównie w XX wieku i współcześnie. O specyfice zbiorów działu literatury decyduje przede wszystkim materiał, jakim jest papier, zapisany lub zadrukowany, jednocześnie trwały i delikatny. Spośród wszystkich muzealiów to on najczęściej ulega destrukcji, ale to właśnie teksty utrwalone na papierze tworzą główny trzon kolekcji. Jej najcenniejszą częścią są zabytki piśmiennicze, takie jak rękopisy, maszynopisy i szkice utworów autorstwa najbardziej znanych i rozpoznawalnych pisarzy: Jarosława Iwaszkiewicza, Stanisława Młodożeńca, Witolda Gombrowicza, Julii Hartwig, księdza Jana Twardowskiego i wielu, wielu innych. Pokaźną grupę stanowią zbiory listów, w tym korespondencja prywatna i pocztówki, na przykład Wisławy Szymborskiej i Edwarda Stachury, często o spersonalizowanym charakterze, brudnopisy listów oficjalnych. W dziale opieką otacza się również inne wartościowe dokumenty, między innymi całe archiwa, notatki, edytoriale, pierwodruki artykułów, wycinki prasowe, pisma urzędowe, osobiste i rodzinne skarby, dające świadectwo czasom minionym i szeroko pojętemu życiu literackiemu, na przykład zaproszenia, wizytówki, pamiętniki. Dość obszerną część zasobu archiwalnego reprezentują obiekty o unikatowym w skali kraju znaczeniu i odrębności merytorycznej, będące pamiątkami po zasłużonych regionalistach i działaczach, zarówno dokumenty różnego typu, jak i fotografie związane na przykład z Aleksandrem Patkowskim czy Romanem Koseą. Zgromadzone materiały dają pewien wgląd w ich pełną pasji i zaangażowania pracę. Często też pozwalają przywołać atmosferę rodzinnego środowiska, kręgu przyjaciół i współpracowników. Zbiory działu literatury to jednak nie tylko same teksty. Wśród archiwaliów znajdujemy również wiele zdjęć, nawet XIX-wieczne dagerotypy. Plakatów, między innymi mistrza Polskiej Szkoły Plakatu, Jana Młodożeńca, ekslibrisów, projektów ilustracji i rysunków, jak choćby charakterystyczne prace Stanisława Hiszpańskiego oraz nagrania. Osobną kategorię stanowią przedmioty osobiste literatów, m.in. maszyna do pisania, przybory podróżne, nakrycia głowy, okulary i tym podobne. Liczne przedmioty o charakterze artystycznym, meble, bibeloty, obrazy uzupełniają całość kolekcji. Czym się zajmujemy w dziale literatury? Przede wszystkim sprawujemy opiekę nad zasobem archiwalnym. Monitorujemy stan rękopisów i maszynopisów przechowywanych w specjalnych teczkach, fascykułach, a także papieru, na którym były zapisane. Udostępniamy nasze zbiory badaczom w ramach kwerend. Same także korzystamy z kwerend w innych muzeach czy bibliotekach, na przykład zbierając materiały do wystaw czy opracowań popularno-naukowych i naukowych. Przygotowujemy również scenariusze i realizujemy wystawy, prezentacje, pokazy w siedzibie muzeum i poza nim. Wybrane obiekty prezentujemy sukcesywnie na stronie muzeum. Zapraszamy na oprowadzanie kuratorskie. Pozyskujemy kolejne muzealia, opisujemy je w kartach ewidencyjnych i opracowujemy, co często wymaga od nas benedyktyńskiej cierpliwości, dobrego wzroku, umiejętnego odczytywania pisma ręcznego i ciągłego pogłębiania wiedzy. Organizujemy imprezy muzealne, spotkania literackie, warsztaty edukacyjne i lekcje muzealne, wieczory poezji oraz imprezy plenerowe związane z szeroko rozumianą sztuką słowa, konkursy promujące czytelnictwo i popularyzujące wiedzę na temat biografii wybranych autorów, ich twórczości oraz kontekstów historyczno-literackich. Na przykład w ramach musli muzealnych spotkań literackich czy projektu Edukujemy. Współorganizujemy ogólnopolski konkurs Bonum Publicum o nagrodę burmistrza miasta Sandomierza imienia Aleksandra Patkowskiego oraz dokumentujemy jego przebieg. Współpracujemy z innymi instytucjami i osobami prywatnymi w dokumentowaniu i rozwijaniu życia kulturalnego w regionie. Ciemne ścieżki to tytuł, a zarazem motyw przewodni wystawy skupiającej się na literackich i biograficznych związkach Jarosława Iwaszkiewicza z Sandomierzem. Jeden z najważniejszych twórców literatury polskiej XX wieku, wybitny prozaik, poeta, eseista i tłumacz, odwiedzał Sandomierz wielokrotnie w latach 1921-1979. Dla złapania oddechu, a może przede wszystkim, aby spokojnie pomyśleć,
i popisać. Tutaj powstały między innymi opowiadania Tatarak, Zygfryd, Kochankowie z Marony, fragmenty powieści Sława i Chwała, obszerne partie dzienników oraz przede wszystkim listy. Liczne fotografie ukazują pisarza wśród widoków miasta, które swą urodą architektury i przyrody łączyło dwie różne przestrzenie kulturowe. Zachodnią, którą znał i kochał, ze wschodnią, ukraińską, z której pochodził i do której tęsknił. Widzimy go odpoczywającego na trawie na wzgórzu Salve Regina czy z glinianym garnkiem w ręku na targu. Uwagę przykuwa zdjęcie Iwaszkiewicza stojącego na tle muru kościoła świętego Jakuba w charakterystycznej, nieco niedbałej pozie. Fotografia autorstwa Henryka Hermanowicza powstała w 1956 roku podczas realizacji filmu dokumentalnego Miasto na Siedmiu Wzgórzach, do którego komentarz tekstowy stworzył właśnie Jarosław Iwaszkiewicz. Widoczny poniżej zdjęć dawnego miasta kufer podróżny to jedyna, oryginalna pamiątka z mieszkania przy ulicy Katedralnej w Sandomierzu. W tę wielką walizę Iwaszkiewicz zaopatrzył się podczas wyprawy do Włoch, odbytej wspólnie z malarzem Józefem Reinfeldem. Przed wojną służyła mu jako domowa szafa, podobnie jak meble pochodzące z mieszkania warszawskiego, fotele, stół, lustro, etażerka, które współtworzą prywatną przestrzeń pisarza. Ważnym elementem ekspozycji są zgromadzone w gablotach wybrane teksty literackie Iwaszkiewicza, których miejsce powstania lub treść łączą się z Sandomierzem. Wśród nich rękopisy, fragment Czerwonych Tarcz, powieści poświęconej księciu Henrykowi Sandomierskiemu. Kartka z dramatu Lato w Noain, wersji nieco różniącej się od drukowanej. Utwór osnuty wokół romansu Fryderyka Chopina z Georges Sand powstał w lecie 1936 roku podczas pobytu pisarza u państwa Świestowskich. Wreszcie wybrane wiersze z tomu, który dał tytuł całej wystawie. Cytaty rozsiane po nieboskłonie, wyrażające dramat ludzkiego niepewnego istnienia, dopełniają klimatu tej skłaniającej do zadumy ekspozycji.